chrząszczem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie widzów telewizji Trwam witam z Krakowa, z Łagiewnik, tutaj w tej świątyni, w centrum Jana Pawła II i w sanktuarium Jana Pawła II. Odbędzie się dzisiaj konsekracja nowego biskupa dla archidiecezji krakowskiej, księdza Roberta Chrząszcza. Biskupami, którzy będą udzielać święcej biskupi księdzu Robertowi, są Jego Ekscelencja, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, a także Jego Eminencja, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz i również arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Bardzo serdecznie zapraszamy na tę uroczystość i nowego księdza biskupa. Polecamy Waszym modlitwom.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Duch Pański nade mną namaścił i posłał mnie, bym głosił Ewangelię niewidomym przejrzenie. Te śpiewane przez nas przed chwilą słowa antyfony na wejście stanowią szczególną odpowiedź, jaką dzisiaj święty katolicki i apostolski Kościół, który jest w Krakowie, daje na wezwanie Chrystusa z Ewangelii świętego Marka: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto bowiem przeżywamy uroczysty dzień, w którym grono pasterzy, następców apostołów, poszerzy się o księdza biskupa Roberta Chrząszcza, którego ojciec święty Franciszek mianował biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, aby pełen Ducha Świętego i posłany przez Niego głosił Ewangelię, niewidomym dawał przejrzenie, a zagubionych wzywał do nawrócenia. Witam bardzo serdecznie najdostojniejszych współkonsekratorów księdza biskupa nominata, Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce, który swoją posługą w sposób szczególny uobecnia osobę Ojca Świętego Franciszka i Jego Eminencję księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Witam równie serdecznie Jego Eminencję księdza kardynała Kazimierza Nycza, arcybiskupa metropolitę warszawskiego. Słowa serdecznych pozdrowień kieruję do ich ekscelencji księży biskupów diecezjalnych, księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, arcybiskupa metropolity łódzkiego, księdza biskupa Andrzeja Jerza, biskupa tarnowskiego,
księdza biskupa Jana Piotrowskiego, biskupa Kieleckiego i księdza biskupa Józefa Gustka, biskupa polowego Wojska Polskiego. Serdecznie witam i pozdrawiam ich ekscelencje księży biskupów pomocniczych, księdza biskupa Zdzisława Błaszczyka z archidiecezji w Rio de Janeiro, kolegę kursowego księdza biskupa nominata, księdza biskupa Mariana Florczyka, biskupa z diecezji kieleckiej, księdza biskupa Piotra Gregera z diecezji bielsko-żywieckiej, księży biskupów Wiesława Lechowicza i Artura Ważnego z diecezji tarnowskiej i księży biskupów Damiana Muskusa i Janusza Mastalskiego z archidiecezji krakowskiej. Witam i pozdrawiam ich ekscelencje, księdza biskupa Kazimierza Górnego, biskupa seniora diecezji rzeszowskiej i księdza biskupa Jana Zająca, biskupa pomocniczego seniora archidiecezji krakowskiej. Witam serdecznie i z należnym szacunkiem pana ministra Piotra Ćwika, wiceszefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z najwyższym szacunkiem kieruję słowa serdecznego powitania do pani Zofii, czcigodnej mamy księdza biskupa nominata oraz do jego najbliższej rodziny. Serdecznie witam ojca Leszka Gęsiaka, rzecznika Konferencji Biskupatu Polski, przedstawicieli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z jego magnificencją księdzem rektorem Robertem Tyrałą, kanoników kapitulnych z dziekanem kapituły metropolitalnej na Wawelu, księdzem profesorem Jackiem Urbanem, pracowników kurii metropolitalnej w Krakowie z księdzem kanclerzem Grzegorzem Kotalą, wyższych przełożonych zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich archidiecezji krakowskiej. Witam bardzo serdecznie Wyższe Seminarium Duchowne archidiecezji krakowskiej z księdzem rektorem Andrzejem Tarasiukiem. Witam i serdecznie pozdrawiam księży dziekanów, dekanatów archidiecezji krakowskiej, kolegów rocznikowych księdza biskupa nominata, rocznik 1994, oraz jego księży rodaków z parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej i wszystkich braci kapłanów. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam osoby życia konsekrowanego, siostry zakonne, a także wszystkich wiernych świeckich, zarówno obecnych w sanktuarium świętego Jana Pawła II Wielkiego na Białych Morzach w Krakowie, jak i łączący się duchowo z nami dzięki transmisji telewizyjnej Telewizji Polskiej Ogólnopolskiego Programu Trzeciego, Telewizji Trwam oraz transmisji radiowej Radia Kraków. Cieszę się, że sygnał telewizyjny biegnie stąd także do odległego, aż szczególnie bliskiego sercu księdza biskupa nominata Rio de Janeiro. Wszystkich was, drodzy bracia i siostry, proszę teraz, abyśmy skierowali do Boga naszego dobrego Ojca pełną ufności modlitwę. Niech w nieskończonym miłosierdziu swoim przebaczy nam nasze grzechy i uleczy wszelką oziębłość serc naszych. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
in exercis Deo. Boże wiekuisty pasterzu, troskliwie strzegący swojej owczarni, Ty postanowiłeś wprowadzić dzisiaj swojego sługę prezbitera Roberta do kolegium biskupów. Spraw, aby przez święte postępowanie okazywał się wszędzie prawdziwym świadkiem Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, przez Jezusa składajmy Bogu ofiarę pochwalną, nieustannie. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej pomocy, gdyż raduje się Bóg takimi ofiarami. Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie wzdychając, bo to nie byłoby z korzyścią dla was. Bogu zaś pokoju,
który na mocy krwi przymierza wiecznego wyprowadził z pomiędzy zmarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście wypełnili Jego wolę. Niech sprawi więc was, co miłe jest w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Pasterzem niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój i laska pasterska są moją pociechą. Wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy.
Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zebrali się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza, i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Oto słowo Pańskie. Rozpoczyna się liturgia święceń biskupich. Słowami hymnu prośmy Ducha Świętego, by nawiedził i umocnił biskupa elekta, obficie wylewając na niego Boże dary, upodabniając go do Chrystusa, najwyższego i odwiecznego kapłana. Następnie biskup elekt podejdzie do głównego szafarza święceń w asyście dwóch prezbiterów, którzy w imieniu Kościoła przedstawią kandydata. O Stworzycielu, Duchu przyjdź, nawiedź dusz wierny. Jesteś Pan i najwyższego.
Godny Ojcze, Święta Matka Kościół Katolicki prosi, abyś księdza Roberta Chrząszcza wyświęcił na biskupa. Czy macie nominację Stolicy Apostolskiej? Mamy. Odczytajcie. Usiądźmy. Franciszek, sługa sług Bożych, śle pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo umiłowanemu synowi Robertowi Józefowi Chrząszczowi, należącemu do duchowieństwa archidiecezji metropolii krakowskiej, dotychczasowemu proboszczowi parafii świętego Piotra de Mare na terenie archidiecezji świętego Sebastiana z Rio de Janeiro, mianowanemu biskupem pomocniczym w Krakowie, z tytularną stolicą Forconią. Kościół Chrystusowy głosi Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, a jego działalność misyjna polega jedynie i wyłącznie na okazaniu planu Bożego, czyli Epifanii, i całkowitym jego wypełnieniu w świecie oraz w jego historii, w której Bóg przez misję jawnie realizuje historię zbawienia. Dlatego też następcy apostołów, to znaczy biskupi, ponoszą w najwyższym stopniu odpowiedzialność za każdego z wiernych, którzy powierzeni są ich kierownictwu. W tym właśnie czasie czcigodny brat Marek Jędraszewski, arcybiskup metropolita krakowski, dostrzegając duszpasterskie potrzeby powierzonej sobie wspólnoty, zwrócił się z prośbą o biskupa pomocniczego. My, wychodząc naprzeciw temu pragnieniu, przychylamy się do jego próśb, a do wypełnienia tego zadania polecamy wybrać Ciebie, umiłowany Synu, który odznaczasz się głębokim życiem duchowym, umiejętnością zarządzania, zdrową nauką, miłością bliźniego i zaangażowaniem duszpasterskim, zwłaszcza w posłudze jako kapłan Fidei Donum w Brazylii. Po wysłuchaniu opinii kongregacji do spraw biskupów, na mocy naszej apostolskiej władzy, mianujemy Cię biskupem tytularnym Forconium i jednocześnie ustanawiamy biskupem pomocniczym archidiecezji metropolitalnej krakowskiej. Święcenia biskupie
możesz przyjąć gdziekolwiek poza Rzymem z rąk katolickiego biskupa, zachowując normy liturgiczne. Najpierw jednak, jak stanowi prawo kościelne, wypada ci złożyć wyznanie wiary, a także przysięgę wierności wobec nas i naszych na tej stolicy następców. Zachęcamy cię w końcu, abyś działał w zgodzie z twoim arcybiskupem metropolitą, a ludowi Bożemu służył z dobrocią, wypraszając wstawiennictwa świętego Jana Pawła II oraz wszystkich świętych i błogosławionych twojej archidiecezji. Dane w Rzymie, na Lateranie, dnia 11 listopada roku pańskiego 2020, w 8 roku naszego pontyfikatu. Bogu niech będą dzięki. Przez Jezusa Chrystusa składajmy więc Bogu ofiarę czci ustawicznie. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Słyszeliśmy w czytanym przed chwilą liście do Hebrajczyków. W tym wezwaniu przedziwnie głęboko wyrażona jest rzeczywistość nowego ludu Bożego. W zaledwie jednym zdaniu została zawarta fundamentalna prawda chrześcijańskiej wiary, prawda o Trójcy Świętej. Ponadto autor listu wskazał sposób, w jaki chrześcijanie mają zwracać się do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa. Ich modlitwy mają przeogromną wartość. Są bowiem ofiarą czci oddawanej trójjedynemu Bogu. Co więcej, ta ofiara ma być składana nieustannie, zawsze, ilekroć imię Boga niejako zakwitnie na ich wargach. Taki błogosławiony owoc warg w postaci modlitwy poprzedza głęboka wiara w Boga. To z niej rodzi się pragnienie oddania Mu czci poprzez wyznanie Jego imienia, które równocześnie staje się świadectwem wiary wobec świata. W ten sposób we wspólnocie Kościoła urzeczywistnia się jedność wierzącego człowieka z Bogiem oraz wspólnota z bliźnimi, dzięki którym doświadcza on głębin i zarazem szczytów swego człowieczeństwa. To doświadczenie stało się możliwe dzięki tajemnicy wcielenia jednorodzonego Syna Bożego, który stał się człowiekiem po to, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. On też na mocy dokonanego dzieła odkupienia sprawił, że, jak pisze święty Paweł w liście do Rzymian, otrzymaliśmy ducha wolności, czyli ducha przybranych synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Boże synostwo prowadzi chrześcijan ku ostatecznym kresom, o których mówi teologalna cnota nadziei, ku wiecznej chwale, w której będą uczestniczyć jako współdziedzice Chrystusa. Wszystko zatem, co stanowi o naszej godności i co jest fundamentem nadziei, zawdzięczamy Chrystusowi. Jego zbawcze dzieło w swej istocie polegało bowiem na tym, aby otworzyć nas na Ojca,
i z Nim nas na zawsze pojednać. Jezus Chrystus dokonał tego, ponieważ był zawsze wrażliwy, a przez to otwarty na ludzkie potrzeby, pragnienia, słabości, nadzieje. Jakżeż przejmująco brzmi ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii. Gdy utrudzony, szukający wraz z apostołami chwili wypoczynku Jezus wysiadł z łodzi, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. Nauczać, czyli otwierać ludzkie serca na Boga Ojca, bogatego w miłosierdzie. To otwieranie ludzi na Boga było jednocześnie dla Chrystusa nieustannym wydawaniem siebie samego innym i za innych. Aż po tę bliskość, o której pierwszym chrześcijanom pisał święty Jan, powołując się na własne i pozostałych apostołów doświadczenie. To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy słyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. Cośmy słyszeli, co widzieliśmy, czego dotykaliśmy. Jednakże Chrystusowi bardzo zależało na tym, aby to doświadczenie bliskości było udziałem nie tylko samych apostołów. To dlatego otworzył uszy i usta głuchoniemego, wypowiadając słynne Efata, aby ten nieszczęsny człowiek mógł odtąd osobiście słyszeć jego nauczanie o Ojcu i własnymi wargami wyznawać Jego imię, składając ofiarę czci. To dlatego też Jezus uzdrowił niewidomego od urodzenia, aby ten własnymi oczami mógł ujrzeć światłość świata i uwierzyć w Syna Człowieczego. Apostołowie, posłuszni nauczaniu Chrystusa, Jego nakazowi, pewni, że jest On z nimi przez wszystkie dni aż do skończenia świata, poszli na cały świat i nauczali wszystkie narody, udzielając im chrztu i polecając zachowywać wszystko, co im samym zostało przez ich mistrza przykazane. Ich pragnieniem było, aby wszyscy mieli współuczestnictwo z nimi, ponieważ to współuczestnictwo znaczyło dla tych, którzy uwierzyli, mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem, a przez to osiągnąć radość pełną. Apostołowie żarliwie pragnęli bowiem, aby jak najwięcej ludzi mogło osiągnąć zarówno głębię, jak i szczyt swego człowieczeństwa, otwierając się na Boga, ustawicznie wyznając Jego imię i przez Jezusa Chrystusa składając Ojcu, który jest w niebie, ofiarę uwielbienia. To pragnienie apostołów stało się największym pragnieniem całego wzniesionego na ich fundamencie Kościoła. Właśnie ono stanowi najbardziej istotny nurt jego prawie 2000 lat trwających dziejów. 43 lata temu w te dzieje włączył się nowo wybrany następca świętego Piotra, Jan Paweł II. W swojej inauguracyjnej homilii wołał do całego świata: nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy
otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie bójcie się. Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie. Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głębokości jego duszy i serca. Tak często niepewny sensu życia na tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz. Pozwólcie więc, proszę was, błagam was z pokorą i zaufaniem, pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. On jeden ma słowa życia, tak, życia wiecznego. Gdy cały świat zdumiewał się mocą i trafnością słów nowego papieża pochodzącego da un paese lontano, z dalekiego kraju, ksiądz biskup Robert Chrząszcz był zaledwie 9-letnim chłopcem. Jan Paweł II nie był jednak dla młodego Roberta kimś z dalekiego kraju. Urodzony w Wadowicach, choć mieszkający w ich pobliżu, w Kalwarii Zebrzydowskiej, mógł, jak mało kto, powiedzieć o papieżu: on jest dal mio paese, z mojego kraju, a nawet więcej, z moich rodzinnych stron. Przeżywał dumę, że urodził się właśnie w tym podbeskidzkim mieście, które wtedy dosłownie z dnia na dzień stało się przedmiotem zainteresowania ze strony całego świata. Natomiast zrozumienie sensu słów Jana Pawła, by na oścież otworzyć drzwi Chrystusowi, wymagało czasu wewnętrznego dojrzewania. Dokonywało się ono, podobnie jak u Karola Wojtyły, w cieple spojrzenia Matki Bożej Kalwaryjskiej i w modlitewnym trudzie zdążania dróżkami Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Robert Chrząszcz miał zresztą do niej dużo bliżej niż Karol Wojtyła, aby znaleźć się przed jej cudownym wizerunkiem, nie musiał pokonywać kilkunastu kilometrów. Jego rodzinny dom znajdował się przecież niemal u podnóża kalwaryjskiego sanktuarium. Zapewne tam też odkrywał, że Chrystus wzywa go nie tylko do tego, by coraz szerzej otwierał mu swoje serce, ale także do tego, aby innym ludziom pomagał w otwieraniu się na Ewangelię, także tym, którzy żyją in un paese lontano, w dalekim kraju. To dlatego w roku 1988 Robert Chrząszcz wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. To dlatego w roku 1994 przyjął święcenia prezbiteratu z rąk księdza kardynała Franciszka Macharskiego. To dlatego na koniec w roku 2005 udał się do Brazylii, aby właśnie tam wzywać ludzi, by otwierali się na Chrystusa i na Jego zbawczą moc. Podczas pierwszych miesięcy pobytu w Rio de Janeiro ksiądz Robert mógł codziennie podziwiać słynną, monumentalną statuę Chrystusa Zbawiciela wzniesioną na szczycie góry Corcovado. Rozpostarte ramiona Chrystusa zdają się zapraszać do siebie nie tylko mieszkańców Rio, ale również wszystkich ludzi przybywających do tej brazylijskiej metropolii dosłownie z całego świata. Po jakimś czasie zrozumiał. Chrystus otwiera swe ręce na cały świat, ponieważ najpierw jego serce
zostało otwarte dla wszystkich w chwili, gdy setnik przebił je włócznią i gdy natychmiast wypłynęła z niego krew i woda. Obraz Chrystusa Zbawiciela z odsłoniętej 12 października 1931 roku statuły będącej dziełem Heitora da Silva Costa i Paula Landowskiego w sercu księdza Roberta został niejako ubogacony przez wizję Chrystusa Miłosiernego, jaką nieco wcześniej, 22 lutego tego samego 1931 roku miała w Płocku święta Faustyna. Właśnie z takim wizerunkiem Chrystusa przybył do nas ksiądz biskup nominat Robert Chrząszcz w grudniu ubiegłego roku Don Paes Lontano z Brazylii, powracając do miejsc, o których może powiedzieć Il mio paese. I ten też wizerunek umieścił w swoim biskupim herbie. Opatrzył go zawołaniem Christo portas aperite, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Na obydwu szczytach herbu widnieją złocista gwiazda i biała lilia jako symbole Matki Najświętszej i świętego Józefa. To z pomocą rodziców Pana Jezusa i za ich przemożnym wstawiennictwem ksiądz biskup pragnie pełnić swoje podwójne zadanie. Włączać się w głoszenie Ewangelii przez apostołów i ich następców, podejmując wołanie świętego Jana Pawła Wielkiego, aby cały świat, troszcząc się o autentyczne dobro każdego człowieka, otworzył się na Chrystusa oraz być przedłużeniem głosu samego Chrystusa, który przed wiekami zwracał się do świata ze słowami: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Drogi księże Robercie, księże biskupie Robercie, w tym krakowskim sanktuarium świętego Jana Pawła Wielkiego na Białych Morzach gorąco modlimy się dzisiaj, aby współczesny świat, który na własne nieszczęście i zgubę pragnie żyć tak, jakby Boga nie było, usłyszał Twój głos, mocny głos: Christo portas aperite, otwórzcie drzwi Chrystusowi, aby każdy człowiek, otwierając się na Chrystusa, mógł znaleźć sens swego życia, nie dając się ogarnąć zwątpieniu, niejednokrotnie zmieniającemu się w rozpacz. Modlimy się także o to, aby Twoje pochylanie się nad drugim człowiekiem, tak często osamotnionym, opuszczonym i zagubionym, pozwoliło mu odkryć cichość i pokorę Jezusowego serca, które przynosi ukojenie i pokój. Modlimy się, ażeby dzięki Twojemu biskupiemu posługiwaniu jak najwięcej ludzi ustawicznie składało Bogu ofiarę czci, wyznając z miłością i wiarą Jego imię. Na koniec modlimy się serdecznie, aby Twoje słowa i czyny były dla Kościoła i dla świata prawdziwym błogosławieństwem, a Tobie przynosiły codzienną radość pogłębianą wskazaniem, jakie swoim uczniom pozostawił Pan Jezus. Gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: słudzy,
nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Amen. Zanim biskup nominat dostąpi łaski święceń, celebrans zada mu pytania dotyczące gotowości do chowania wiary i pełnienia powierzonego mu urzędu pasterskiego posługiwania. Niech temu obrzędowi towarzyszy nasza cicha modlitwa za elekta, aby wiernie wypełnił urząd apostolski, do którego zostaje powołany przez Boga. Pozostańmy w pozycji siedzącej. Dawny zwyczaj ustalony przez ojców Kościoła nakazuje, aby przyszłego biskupa wobec ludu zapytać, czy chce dochować wiary i wypełnić powierzony mu urząd posługiwania. Dlatego pytam Cię, czy chcesz z łaską Ducha Świętego pełnić aż do śmierci powierzony nam przez apostołów urząd posługiwania, który otrzymasz przez nałożenie naszych rąk? Chcę. Czy chcesz wiernie i nieustannie głosić Ewangelię Chrystusa? Chcę. Czy chcesz zachować czysty i nienaruszony skarb wiary, który zgodnie z tradycją od czasów apostolskich zawsze i wszędzie strzeżony jest w Kościele? Chcę. Czy chcesz budować ciało Chrystusa, to jest Jego Kościół, i trwać w jedności z kolegium biskupów pod przewodnictwem następcy świętego Piotra Apostoła? Chcę. Czy chcesz wiernie okazywać posłuszeństwo następcy świętego Piotra? Chcę. Czy jako miłujący ojciec chcesz razem z naszymi współpracownikami, prezbiterami i diakonami troszczyć się o święty lud Boży i kierować go na drogę zbawienia? Chcę. Czy ze względu na imię Pana chcesz być przystępny i miłosierny dla ubogich, przybyszów i wszystkich potrzebujących? Chcę. Czy jako dobry pasterz chcesz szukać zbłąkanych owiec i odnosić je do Pańskiej owczarni? Chcę. Czy chcesz nieustannie błagać Wszechmogącego Boga za lud święty i nienagannie pełnić urząd posługiwania najwyższego kapłaństwa? Chcę z Bożą pomocą. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło,
sam go dokona. W najważniejszych momentach życia Kościoła przyzywamy wstawiennictwa świętych. Tajemnica świętych obcowania ukazuje jedność ludu Bożego, który łączy się we wspólnym błaganiu do Boga. Ci, którzy dostąpili już chwały nieba, uczestniczą w sakramentalnym działaniu Kościoła pielgrzymującego na ziemi. Z tą wiarą podejmijmy śpiew litanii, ogarniając modlitwą elekta wynoszonego do godności apostolskiej, który sam w akcie pokory za chwilę upadnie na twarz. Powstańmy. Błagajmy, najmilsi, wszechmogącego Boga, aby temu wybranemu hojnie udzielił łaski dla dobra swojego Kościoła. Klęknijmy.
Pawle II. Święty Benedykcie. Święci Franciszku i Dominiku. Święty Franciszku Ksawery. Katarzyno Sieneńska. Święta Tereso od Jezusa. Święta Jadwigo. Wszyscy święci, święte Boże. Zesłanie Ducha Świętego. Prosimy Cię, my grzesznicy. Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła Świętego i nim kierował. Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tego wybranego pobłogosławił. Prosimy Cię, abyś tego wybranego pobłogosławił i uświęcił. Prosimy Cię, abyś tego wybranego pobłogosławił, uświęcił i konsekrował. Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę. Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie wszystkim cierpiącym i strapionym. Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Panie, przyjmij łaskawie nasze prośby. Wylej na Twego sługę pełnię łaski kapłaństwa i obdarz go mocą swojego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Powstańmy. Następuje najważniejszy moment święceń. Główny celebrans położy ręce na głowę elekta. Po nim uczynią to samo współkonsekratorzy i obecni księża biskupi. Ten szczególny gest oznacza udzielenie daru Ducha Świętego i wyraża przekazanie władzy biskupiej powierzonej przez Chrystusa apostołom i ich następcom. Po zakończeniu tego obrzędu główny celebrans wypowie modlitwę święceń. Podczas modlitwy konsekracyjnej nad głową kandydata zostanie otwarty ewangeliarz, księga zawierająca Słowo Boże. Ten wymowny znak przypomina, że Chrystus, żywe Słowo, ma przeniknąć i napełnić elekta, aby nadać kształt i treść jego życiu. Zachowajmy w tym czasie modlitewne milczenie.
Boże i Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy, Ty mieszkasz na wysokościach i łaskawym wejrzeniem ogarniasz ziemię. Ty znasz wszystkie rzeczy, zanim powstaną. Ty ustanowiłeś prawa w Twoim Kościele przez słowo Twojej łaski. Ty od początku wybrałeś ród sprawiedliwych pochodzący od Abrahama. Ty ustanowiłeś zwierzchników i kapłanów i nie zostawiłeś swojej świątyni bez posługi. Ty od początku świata chciałeś być wielbiony przez tych, których wybrałeś. Teraz, Boże, wylej na tego wybranego pochodzącą od Ciebie moc Ducha Świętego, który włada i kieruje, którego dałeś Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. On zaś dał go świętym apostołom, aby w różnych miejscach ustanowili Kościół jako Twoją świątynię na nieustanną cześć i chwałę Twojego imienia. Ojcze, który znasz serca, spraw, aby ten Twój sługa, którego wybrałeś na biskupa, kierował Twoim świętym ludem i nienagannie sprawował najwyższe kapłaństwo, służąc Tobie dniem i nocą. Niech nieustannie wyjednuje Twoją łaskawość i składa dary Twojego Kościoła. Niech mocą Ducha posiada płynącą z najwyższego kapłaństwa władzę odpuszczania grzechów zgodnie z Twoim poleceniem. Niech rozdziela obowiązki według Twojej woli i niech rozwiązuje wszelkie więzy tą władzą, którą dałeś apostołom. Niech dzięki łagodności i czystości serca podoba się Tobie i składa miłe ofiary przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, przez którego Tobie chwała i potęga i cześć z Duchem Świętym w świętym Kościele, teraz i na wieki wieków. Amen. Usiądźmy. W następujących po sobie obrzędach główny celebrans namaści głowę nowo wyświęconego biskupa olejem krzyżma świętego na znak podjętej przez niego potrójnej misji Chrystusa, kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. Przyjęcie Księgi Ewangelii stanowi wezwanie do głoszenia ewangelicznego orędzia wszystkim narodom. Nałożenie pierścienia jest gestem oznaczającym duchowe zaślubiny biskupa z Kościołem, umiłowaną oblubienicą Chrystusa. Mitra ma przypominać nieustanną konieczność dążenia do świętości. Jest ona symbolem duchowej przyłbicy ochraniającej tego, który w imię Chrystusa podejmuje walkę o zbawienie swoje i powierzonych mu dusz. Pastorał stanowi odznakę wyrażającą pasterską troskę o powierzoną owczarnię Chrystusa. Obrzęd zostanie zakończony wprowadzeniem nowo wyświęconego do grona koncelebrujących Eucharystię biskupów. Wreszcie otrzyma on od głównego celebransa znak pokoju, który następnie przekażą pozostali księża biskupi. Niech Bóg, który uczynił Cię uczestnikiem najwyższego kapłaństwa Chrystusa, przeniknie Cię olejem mistycznego namaszczenia i przez hojne błogosławieństwo duchowe zapewni owocność Twojej posłudze.
przyjmij Ewangelię i głoś Słowo Boże z całą cierpliwością i umiejętnością. Przyjmij pierścień, znak wierności i zachowaj nienaruszoną wiarę. Strzeż od skażenia Bożą oblubienicę, to jest Kościół Święty. Przyjmij mitrę i niech jaśnieje w Tobie blask świętości, a gdy ukaże się najwyższy pasterz, niech Ci da w nagrodę niewiędnący wieniec chwały. Przyjmij pastorał, znak urzędu pasterskiego posługiwania i czuwaj nad całą owczarnią, nad którą Duch Święty ustanowił Cię biskupem, abyś kierował Kościołem Bożym. Powstańmy.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie, niech miła ci będzie ofiara składana za twój Kościół i za biskupa Roberta, którego ustanowiłeś arcykapłanem swojego ludu. Obdarzaj go apostolskimi cnotami, aby mógł się przyczyniać do rozwoju powierzonej mu owczarni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, ty przez namaszczenie Duchem Świętym ustanowiłeś twojego jednorodzonego Syna kapłanem nowego i wiecznego przymierza i postanowiłeś, że jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. Chrystus nie tylko obdarzył lud odkupiony królewskim kapłaństwem, lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w jego kapłańskiej służbie. W jego imieniu odnawiają oni ofiarę, przez którą odkupił ludzi, i przygotowują dla twoich dzieci ucztę paschalną. Otaczają oni miłością twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami, poświęcając swoje życie dla ciebie i dla zbawienia braci. Starają się upodobnić do Chrystusa i składają tobie świadectwo wiary i miłości. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy ciebie z radością wołając.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech od nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo Twoimi wybranymi przed wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Stanisławem, biskupem i męczennikiem, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę,
naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, Twojego sługę Roberta, który dzisiaj został wyświęcony na pasterza Kościoła, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia Święta rozdzielana będzie w następującym porządku. Kapłani w ławkach pozostają na swoich miejscach. Najświętsze postacie podadzą diakoni. Ksiądz biskup Robert udzieli Komunii Świętej swojej rodzinie przy stopniu komunijnym. W tych miejscach do Komunii Świętej podchodzimy procesyjnie. Komunia Święta rozdzielana będzie również na chórze.
Módlmy się. Panie, mocą tego sakramentu pomnażaj w Twoim słudze, biskupie Robercie, dary swojej łaski, aby godnie pełnił przed Tobą pasterską posługę i za wierną służbę otrzymał wieczną nagrodę przez Chrystusa, Pana naszego. Nowo wyświęcony biskup, przechodząc przez świątynię, udzieli wszystkim błogosławieństwa. Przyjmijmy je z tą wiarą, że w jego osobie błogosławi nam sam Bóg, który umiłował swój lud i nigdy go nie opuszcza. Wdzięczni za tak wielkie dary Bożej dobroci, śpiewajmy uroczyste i radosne Te Deum Laudamus. Thank you.
Wysłuchajmy słowa, które skieruje do nas nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio. Drodzy bracia i siostry, cieszę się, że mogłem przybyć do sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie, aby łączyć się z uroczystością sakry biskupie i nowego biskupa pomocniczego dla tutejszego kościoła. Pozdrawiam metropolitę krakowskiego Marka, arcybiskupa krakowskiego seniora kardynała Stanisława, który był współkonsekratorem, arcybiskupa warszawskiego kardynała Kazimierza, biskupów, kustosza tego sanktuarium, kapłanów, osoby konsekrowane, wiernych świeckich oraz wszystkich, którzy uczestniczą w tej uroczystości online. Pozdrawiam mamy i rodzeństwo biskupa Roberta. Jego tata towarzyszy nam już w tajemnicy życia wiecznego. Pozdrawiam rodzinę Kalwarią Zewzidowską oraz wiernik dwóch krakowskich parafii, gdzie przed laty był wikariuszem. Online pozdrawiam też arcybiskupa diocezji świętego Sebastiana w Rio de Janeiro, kardynała Oriani i wiernik z Brazylii, wśród których przez 15 lat pracował biskup Robert. Attraverso internet desejo saudar sua eminencia Dom Orani Joao Tempesta, arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, e os fiéis das paróquias onde o bispo Robert, durante 15 anos, exerceu seu ministério pastoral. Drogi biskupie Robertce, pogodzisz z papieskiej diecezji i jako motto swojej posługi przyjąłeś pierwsze słowa papieża Wojtyły, które naznaczyły jego pontyfikat. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Sam przyznałeś, że w obecnych czasach głoszenie Chrystusa jest niełatwym zadaniem. Już święty Paweł, apostoł narodów,
który cały przepełniony był duchem misyjnym, tego doświadczał choćby wtedy, gdy pełen zapału przemawiał na aeropagu, a od ludzi usłyszał deprymujące: posłuchamy cię innym razem. Jest też inne niebezpieczeństwo w przepowiadaniu Chrystusa, wprost przeciwne do zniekęcenia. Tego też doświadczył święty Paweł, gdy listże uzdrowił człowieka i chcieli go w związku z tym obwołać Bogiem. Zniekczenie i picha to są dwa niebezpieczeństwa, które grożą misjonarzom Chrystusa. Drogi biskupie Robercie, wnosisz tutejszy Kościół szczególne bogactwo. Jest nim twoje doświadczenie misyjne w Kościele w Brazylii. Niech więc prowadzi cię po biskupich drogach w Krakowie święty Jan Paweł II, którego chcesz naśladować w otwieraniu drzwi dla Chrystusa. Niech ci towarzyszy Boża łaska oraz tajemnictwo Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej oraz świętych patronów krakowskiego Kościoła na czele że święty Stanisławem. Szczęść Boże. List przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego odczyta ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie, chciałbym raz jeszcze wyrazić radość z powodu decyzji Ojca Świętego Franciszka, który mianował waszą ekscelencję biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski witam w gronie polskich biskupów. Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości, a zwłaszcza nuncjusza apostolskiego w Polsce, jego ekscelencję księdza arcybiskupa Salvatore Pennacchio, metropolitę krakowskiego, jego ekscelencję księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, wszystkich braci w biskupstwie i prezbiteracie, diakonów, osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych świeckich. Wraz z papieską nominacją został ksiądz biskup włączony do kolegium biskupów, którzy semper cum petro od 1050 lat, począwszy od biskupa poznańskiego Jordana, budują Kościół Boży w Polsce, sprawując potrójny munus pasterski, munus docendi, munus sanctificandi i munus regendi. Chrystus bowiem dał apostołom i ich następcom nakaz oraz władzę, by nauczali wszystkie narody, by uświęcali ludzi w prawdzie i żeby byli ich pasterzami. Biskupi zatem przez danego sobie Ducha Świętego stali się prawdziwymi i autentycznymi nauczycielami wiary, kapłanami i pasterzami. Życzę więc waszej ekscelencji, aby pełnił ksiądz biskup swoje posługiwanie w archidiecezji krakowskiej
jako nauczyciel wiary, który codziennie słyszy Chrystusowe wezwanie skierowane najpierw do siebie: wypłyń na głębie. Niech kapłańska służba będzie przepełniona miłością oblubieńczą na wzór tej, którą Chrystus umiłował swój Kościół. Niech wreszcie pomoc biskupowi diecezjalnemu w przewodzeniu wspólnocie ludu Bożego będzie pełna rady i męstwa, mądrości i roztropności, miłości i ofiary. Życie i posługę księdza biskupa powierzam Jasnogórskiej Królowej Polski, wstawiennictwu świętego Jana Pawła II i świętych patronów naszej ojczyzny. Podpisał ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. List gratulacyjny prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odczyta wiceszef Kancelarii Prezydenta, pan minister Piotr Ćwik. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Robert Chrząszcz, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Ekscelencjo księże biskupie, z okazji przyjęcia sakry biskupiej oraz uroczystego ingresu Ekscelencji do archikatedry na Wawelu proszę przyjąć uroczyste gratulacje oraz życzenia wielu łask bożych, owocnej współpracy z arcybiskupem metropolitą krakowskim, pozostałymi biskupami krakowskimi, duchowieństwem i świeckimi, a także dobrego zdrowia i sił ducha potrzebnych do pełnienia odpowiedzialnej funkcji, którą powierzył księdzu biskupowi Ojciec Święty Franciszek. Archidiecezja krakowska zyskuje dzisiaj biskupa pomocniczego, który jest z nią szczególnie związany. Urodzony w Wadowicach i wychowany w parafii Kalwaria Zebrzydowska, jest ksiądz biskup absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz byłym wikariuszem krakowskich parafii. Jednocześnie przez lata był ekscelencja misjonarzem w Brazylii, proboszczem i wikariuszem biskupim w brazylijskiej archidiecezji Rio de Janeiro. Wyrażam nadzieję, że tak bogate doświadczenia duszpasterskiej ekscelencji okażą się pomocne w obliczu nowych wyzwań, które stoją dzisiaj zarówno przed katolikami, jak i przed całą wspólnotą obywatelską Krakowa i Małopolski. Kościół katolicki oraz Rzeczpospolita Polska zachowują wzajemną niezależność i autonomię, ale też współdziałają na rzecz ładu społecznego opartego na ideałach solidarności i sprawiedliwości. Zabiegają o stałą obecność wartości etycznych w życiu publicznym, o spójność i trwałość podstaw aksjologicznych, na których opiera się polska, a zarazem europejska tożsamość i pomyślność naszej ojczyzny. Ufam, że pełniąc swoją służbę Bogu i ludziom, będzie ekscelencja zabiegał o poszanowanie tych wartości, tradycji i wątków kultury, dzięki którym Polska cieszy się wolnością, niepodległością i perspektywami dalszego, dynamicznego rozwoju. Raz jeszcze gratulując, proszę księdza biskupa o przyjęcie życzeń powodzenia we wszelkich działaniach na rzecz wspólnego dobra naszych rodaków. Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii, Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.
Święty Jan Paweł II, patron tego sanktuarium, w pierwszych słowach swojej posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores Gregis napisał takie słowa: pasterze owczarni, pastores gregis, w wypełnianiu swojej posługi biskupiej są świadomi, iż mogą liczyć na szczególną łaskę Bożą. Napełniony nadzieją płynącą z tej obietnicy, zawierzam siebie tej Bożej łasce, tak bardzo potrzebnej w nowej misji, która została mi powierzona. Jestem świadom mojej małości w perspektywie tego powołania. Moje serce jest jednak pełne ufności w pomoc Bożą, dlatego z nadzieją i wielkim przekonaniem powtarzam dzisiaj za świętym Janem słowa: potrzeba, aby on wzrastał, a ja się umniejszał. Aby ten wzrost Chrystusa mógł nastąpić, musimy otworzyć dla Niego nasze serca, nie stawiając żadnych granic. Chciałbym zatem powtórzyć za naszym wielkim patronem słowa, które w tym miejscu mają szczególny wymiar i szczególnie dźwięczą w sercu każdego z nas. Christu, Christo portas aperite, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Chciałbym, aby te słowa prowadziły nas w tych niełatwych czasach, w których powstaje wiele pytań bez odpowiedzi. Święty Jan Paweł II, zastanawiając się nad wielością tych egzystencjalnych pytań, napisał: miłość mi wszystko wyjaśniła i wyjaśnia nadal, a ta miłość objawia się w wielkich dziełach Bożych i w moich braciach i siostrach. Dlatego pozwólcie, że w tym momencie wyrażę moją wdzięczność. Najpierw Wszechmogącemu Bogu, który obdarzył mnie łaską wiary i wlał w moje serce dar powołania do służby Jemu w kapłaństwie. Niech za to wszystko, czego dokonał w moim życiu, będzie uwielbiony. Wyrazy czci synowskiego oddania kieruję do osoby Ojca Świętego Franciszka, który obdarzył mnie wielkim zaufaniem i powierzył funkcję biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Zapewniam o duchowej łączności z Ojcem Świętym i modlitwie w jego intencji. Księdzu arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu dziękuję za ciepłe i serdeczne przyjęcie po powrocie do Krakowa, za wszelką życzliwość, dobro i za to, że zgodził się być głównym konsekratorem moich święceń biskupich, jak również współkonsekratorom, księdzu nuncjuszowi Salvatore Penacchio oraz księdzu kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi. Podczas misji w Brazylii wielokrotnie doświadczałem życzliwości od księdza kardynała, za to jeszcze raz dziękuję. Nie sposób w podziękowaniach pominąć słów pełnych dobroci, jakie w swoich listach przesłali do mnie ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a także pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. W Brazylii spędziłem ostatnie 15 lat kapłańskiego życia. Ordynariusz archidiecezji świętego Sebastiana z Rio de Janeiro, ksiądz kardynał Orani João Tempesta, przyjął mnie po synowsku i tak też traktował podczas pracy w jego diecezji. Niestety sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła jego obecność na tej uroczystości. Wyrazy wdzięczności składam na ręce wszystkich, którzy dzisiaj ze mną przeżywali i przeżywają ten piękny moment, a więc księdzu kardynałowi Kazimierzowi Neczowi, biskupom, kapłanom, a wśród nich szczególnie księżom z rocznika święcej na czele z obecnym tutaj księdzem biskupem Zdzisławem Błaszczykiem z Rio de Janeiro. Ponadto moją wdzięczność kieruję wobec kleryków, sióstr zakonnych, osób życia konsekrowanego. Niech Pan Bóg was zawsze błogosławi na drodze powołania. W tej niezwykłej chwili pragnę podziękować również moim rodzicom, mamie, która jest tutaj obecna ciałem i duchem, a także tacie, który odszedł już do Pana. Głęboko wierzę, że łączy się z nami w tej liturgii, bo przecież ona nie zna granic. Dziękuję wam, kochani rodzice,
za dar życia i wychowania mnie w wierze, za to, że przyjęliście ten obowiązek na siebie w momencie sakramentu Chrztu Świętego i należycie go spełniając, stworzyliście pierwsze domowe seminarium, w którym rodziło się i wzrastało moje powołanie. Niech Bóg hojnie wam to wynagrodzi. Dziękuję mojemu rodzeństwu, siostrze, bratu oraz rodzinie za wszelką życzliwość, pomoc i wsparcie. Moje dzieciństwo i lata młodzieńcze spędziłem w Kalwarii Zebrzydowskiej u stóp Matki Bożej Kalwaryjskiej. Cieszę się, że są tu dziś obecni kalwarianie. Bóg zapłać wam za tą obecność i za waszą modlitwę. Dziękuję wszystkim, których spotkałem posługując w parafiach krakowskich zesłania Ducha Świętego na Ruczaju, Matki Bożej Różańcowej na Piaskach Nowych oraz tych z Brazylii, świętej Łucji i świętego Piotra w Rio de Janeiro. Kapłan może odnaleźć siebie i swoje powołanie w pełni we wspólnocie z Bogiem i ludźmi. Dziękuję, że przez tyle lat doświadczałem pomiędzy wami takiej właśnie błogosławionej wspólnoty. Pragnę, aby słowa mojego zawołania "Otwórzcie drzwi Chrystusowi" przyjęła jako wyzwanie również młodzież naszej archidiecezji, którą serdecznie pozdrawiam i zapewniam o mojej modlitewnej pamięci. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tej celebracji fizycznie i tym, którzy łączyli się z nami za pośrednictwem transmisji. Szczególnie pozdrawiam i swoim sercem obejmuję osoby starsze, samotne i chore, a także tych, którzy przeżywają rozmaite trudności i kryzysy z powodu pandemii. Proszę was, swoje trudy ofiarujcie Bogu również w mojej intencji i w intencji całego Kościoła Chrystusowego w naszej archidiecezji, w którym przyjdzie mi służyć. Wiem, że wielu moich byłych parafian z Brazylii także ogląda transmisję z tej uroczystości. Dlatego pozwólcie, że w krótkich słowach zwrócę się do nich w języku portugalskim. Ao povo brasileiro, deixo a minha gratidão por tamanho carinho, com o qual me acolheram por esses 15 anos. Agradeço a Deus todos os dias por me permitirem viver junto a vocês. A Dom Orani, aos bispos e a todo o clero da arquidiocese do Rio de Janeiro, o meu muito obrigado pela acolhida, confiança e apoio que sempre depositaram em minha pessoa. Estaremos sempre unidos em oração. Aos paroquianos da paróquia Santa Luzia e São Pedro do Mar, a todos os meus amigos do Brasil, o meu profundo agradecimento. Vocês me acolheram por esses 15 anos e fizeram-me sentir em casa. Deixo aqui a minha gratidão a cada um de vocês que colaboraram para o meu crescimento espiritual e pessoal. Levarei vocês sempre em meu coração. Que a Nossa Senhora Aparecida interceda por nós i rezem por mi. Proszę, aby moje podziękowanie przyjęli ci wszyscy, którzy przygotowali tę uroczystość i ci, których nieumyślnie pominąłem, a których powinienem tu wymienić. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Moi drodzy, sercem wypełnionym wdzięcznością pragnę prosić Boga za was i za siebie słowami z dzisiejszego czytania z listu do Hebrajczyków. Bóg niech nas uzdolni do wszelkiego dobra, byśmy pełnili Jego wolę, niech sprawi w nas, co miłe w Jego oczach. Nie bójmy się, otwórzmy drzwi Chrystusowi. Pan z wami i z duchem twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.
Niech Cię błogosławi i strzeże Bóg, który ustanowił Cię arcykapłanem nad swoim ludem. Niech Cię obdarzy szczęściem na tym świecie i uczestnictwem w szczęściu wiecznym. Bóg, który w swojej dobroci zechciał zgromadzić duchowieństwo i wiernych, niech sprawi, aby wszyscy dzięki Jego opatrzności i Twojemu kierownictwu przez długie lata cieszyli się szczęśliwym posługiwaniem. Niech Bóg da wiernym łaskę posłuszeństwa Jego przykazaniom. Zachowa ich od niebezpieczeństw i obdarzy wszelkimi dobrami, aby z wiarą przyjmując Twoją posługę, na tym świecie cieszyli się pokojem i razem z Tobą zasłużyli na zaliczenie do społeczności świętych. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. W Krakowie, w Łagiewnikach, kończy się uroczystość konsekracji nowego biskupa dla archidiecezji krakowskiej, księdza Roberta Chrząszcza. Uczestniczyliśmy w przepięknej uroczystości. Kościół krakowski dzisiaj jest pełen entuzjazmu i pełen radości, ponieważ otrzymuje nowego pasterza. Konsekratorem księdza biskupa Roberta Chrząszcza był jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Współkonsekratorami jego eminencja ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, a także Salvatore Pennacchio, arcybiskup i nuncjusz w naszej ojczyźnie. Dziękujemy wszystkim, którzy byli razem z nami. Pozdrawiamy bardzo serdecznie telewizję, telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony.